sobotę 30 października w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku Kamiennej odbył się wielki koncert charytatywny dla Olivera. Impreza rozpoczęła się o godzinie 11, a wśród atrakcji dla mieszkańców czekały animacje, gry i zabawy dla dzieci, dmuchańce, malowanie twarzy, zdobienie paznokci, tatuaże, wata cukrowa, popcorn, fotobudka, zaczarowany autobus, strefa spa i urody. Na uczestników czekały również licytacje i aukcje charytatywne, kiermasz pysznych ciast, domowych przetworów, kuchnia polowa, grill z kiełbaskami. Na scenie w MCK zaprezentowali się również lokalni artyści, a wśród nich Michał Bojczuk, Darek Bernatek, Martyna Szumiał, Anna Tchórzewska, Ula Cywińska, młodzieżowa grupa artystyczna od Małgorzaty Skuzy, Skarlanki, zespół Angels UKS Celsium, Dominik Żak, Patrycja Zięba, Oliwia Jarosz oraz wiele innych talentów wokalnych. Gwiazdą wydarzenia był koncert Popka oraz koncert zespołu Mafia. Imprezę prowadził Mateusz Szymkowiak oraz Jacek Bieda. Wynik zbiórki podczas koncertu charytatywnego dla Olivera wkrótce. Nadal trwa zbiórka na stronie siepomaga.pl.